Cześć kochani, dziś zapraszam Was na test pomadek marki NYX. To jest taka, myślę, że nowość u nas. Jakiś czas temu widziałam już na zagranicznym YouTubie, natomiast u nas dopiero to wyszło. Wiecie, marka NYX ma już salony w Polsce, wiem, że jest w Galerii Mokotów. Kiedyś był Plus City, teraz jakby wracają z większą siłą. Można też ich dostać w Douglasie. Nie wiem jak z tymi natomiast pomadkami, ponieważ to jest nowość. Ja te pomadki widziałam na Instagramie i stwierdziłam, że zrobię ich test, ponieważ no, robią niezłą karierę. Są tu nudziaki. I wybrałam takie kolory, bo jest ich bardzo dużo. Wybrałam takie kolory, które chyba najbardziej będą mi pasować. Najbardziej takie nudziakowe. Jak widzicie, one wyglądają tak samo. Ale jak widziałam swatche w internecie, to wyglądały inaczej, różniły się od siebie i to właśnie dziś sobie zobaczymy. Co to pomadki matowe, nazywają się lążowe i mają numerki z tego co widzę. Wszystkie są zafoliowane, więc muszę sobie je najpierw odfoliować i będziemy lecieć po kolei. Kilka oddałam już koleżance, kilka takich bardziej trupich kolorów, które no byłam pewna, że nie będą mi pasować. Oddałam też jej takie bardzo ciemne, ponieważ mam ich sporo, no i nie używam ich aż tak często i zostawiłam sobie tylko nudziaki. Oczywiście jak coś mi nie będzie pasować, to będę się dzielić z moimi przyjaciółkami. Teraz sobie zobaczymy, jak wygląda to w środku. Ok, mamy taki standardowy patyczek, nie ma żadnych wyżłobień. Jest po prostu taki prosty. Nie czuję na razie żadnego zapachu. Ok, ja sobie, słuchajcie, odfoliuję wszystkie. Opakowanie jest, powiem Wam szczerze, takie sobie. I te napisy też. Troszeczkę wygląda jak produkt z Catrice. Tak wiecie, jeżeli chodzi o opakowanie. Ale podobno zawartość jest świetna, także ja sobie wszystkie tutaj odfoliuję i robimy swatche kolorów, które wybrałam. No ponieważ zajmowanie folii zajmuje strasznie dużo czasu i szkoda mi paznokci, ja robię po prostu tak, że łamię tą folię, później sobie ją ściągnę w trakcie po prostu używania, albo zwykle, wiecie, jak gdzieś jestem, mam pomadki w torbie, to wtedy sobie, wiecie, na poczcie zdejmuję takie rzeczy. Teraz mi szkoda czasu, a chcę Wam wszystko pokazać. Czy my pójdziemy numerkami? Mam tu 0401. Możemy iść w sumie po kolei. Tu mamy na górze numerki, a w środku mamy nazwy. Także będziemy lecieć po kolei, tak jak mam 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 11. Dobra, czyli jak widzicie, kilku mi brakuje, ale większość mam. Zrobimy sobie zbliżenie. 02 nazywa się Embellishment. Ulala, taki fioletowy nawet. Ok. Rozkłada się bardzo przyjemnie. Jest to tak naprawdę taki mus. Nie mam tutaj pełnego koloru, muszę nałożyć jeszcze jedną warstwę, żeby jakby uzyskać 100% krycie. Także to jest pierwszy kolor, 02. Bardzo kojarzy mi się z Kaki Koko. Kaki, pozdrawiam Cię. To jest kolor dla Ciebie. Taki brudny nudziak. Bardzo zimny kolor, nie jest ciepły, tak jak mój makijaż dzisiejszy. Ja mam taki jesienny już makijaż. Ten jest zimny, ale fajny, podoba mi się ten kolor, jest taki inny. I bardzo, bardzo na czasie. Szybko zasechł, stał się już zupełnie matowy. Nie ma, słuchajcie, smaku, nie ma też zapachu, w sensie ja nic nie wyczuwam. Nie jest ani gorzki, ani jakiś słodki. Nie jest waniliowy, jak większość tych matowych pomadek. Wykończenie jest bardzo welurowe, bardzo takie gładkie. Podoba mi się ten kolor, tu jestem na tak. Bardzo trudno się zmywa. Nałożyłam sobie odrobinkę tutaj podkładu dookoła. Kolor 03 nazywa się Lace Detail. Ok, znowu trzeba nałożyć drugą warstwę, żeby mieć pełny kolor. I to jest taki kolor, który bym nosiła na co dzień. Mam pełno takich kolorów w swojej kolekcji. Ten jest bardzo ładny, rzeczywiście muszę powiedzieć, bardzo ładny. Nie jest bardzo zimny, nie jest bardzo ciemny, jest totalnie neutralny. Widzicie, pasuje do tego makijażu, będzie pasował i do niebieskiego, będzie pasował i do neutralnego. Naprawdę bardzo ładny kolor. No, ten mi się podoba. Kojarzy mi się z niektórymi kolorami Jeffree Star. Kolor 04 nazywa się Ruffle Trim. Jaki ładny. Bardzo ładny kolor. Już tutaj bardziej głęboki. Pasuje bardzo do mojego dzisiejszego makijażu. Ja mam wykonany, ja zrobiłam dziś makijaż paletką Kat Von D i Chanel So, tymi dwoma paletami. Kolor rzeczywiście bardzo mi się ładnie zgrywa. Jest to już kolor ciepły, bardzo dzienny. I nawet jak widzieliście, nie nałożyłam drugiej warstwy, bo już przy jednej było ok. Też bardzo ładny kolor. Póki co ta kolekcja mi się podoba. Powiem Wam, że jestem na tak. Wykończenie jest świetne na ustach. Nie jest bardzo lepiąca ta pomadka. No i tak jak mówiłam, nie ma smaku, nie ma zapachu. Mam nadzieję, że będzie trwała. Nie wysusza też mocno ust, nie czuję takiej, wiecie, skorupy na ustach. Tak jak jest w przypadku pomadek Jeffree'a czy na przykład Maca. Kolor 06 nazywa się Push Up. Po prostu Push Up. Nie wiem dlaczego każdą wącham, ale wydaje mi się, że może zapachnie. Nie, żadna nie pachnie. Okej. Okay. Zwróćcie uwagę, że tu jest krzywo.
Kochani, to jest kolor dla każdego. Widzę, że to jest kolor, który będzie pasował do każdego makijażu, każdemu, bo jest to kolor po prostu taki dosyć naturalny kolor ust. Sorry, że tak tutaj poprawiam, ale zmazał się tutaj podkład. Także myślę, że to jest kolor, który naprawdę każdemu się sprawdzi. Do tej pory z tych wszystkich najbardziej taki dzienny kolor dla każdego. Piękny. Ciężko się to zmywa. Kolejny kolor, sorry, że tutaj mi się ucięło, ale nie włączam nagrywania. Jest to 08 Bedtime Flirt i też jest to bardzo dzienny kolor. Kurczę, bardzo podobne do tego poprzedniego. Bardzo podobne kolory, zaraz sobie je porównam. Czym one się tak naprawdę różnią? Pewnie dopiero na filmie to zobaczę. Gładko się rozprowadzają naprawdę. Ok, już widzę. 06 jest bardziej nudziakowy. Może nie, 06 jest jaśniejszy. Tu mamy 06, a tu mamy 08. Widzicie różnicę? Wydaje się, że ten jest troszeczkę bardziej może beżowy. Ten, no nie wiem, ale jest naprawdę bardzo, oba są bardzo ładne. Bardzo szybko zastygają i stają się w 100% matowe. Super, to lubię. Mat to jest po prostu moje ulubione wykończenie. Następny kolor to 09 Corset, czyli gorset. I widzę, że już, że to jest taki brudny brąz. Tego trochę się boję. No dobra, kochani, co sądzicie o tym kolorze? Moim zdaniem jest słaby, ponieważ na mnie jest słaby, ponieważ wygląda jakby był zlany z moim podkładem. No w ogóle nie wyróżnia się jakby na mojej twarzy, sprawia, że usta wyglądają jakbym właśnie je przeleciała całe razem z twarzą, podkładem czy korektorem. Także to jest pierwszy kolor, który zupełnie mi nie pasuje. Uważam, że i tak jak na taką dużą kolekcję, pierwszy kolor, który mi pasuje, nie jest źle. 10 kolor Teddy kojarzy mi się z Velvet Teddy. Z Maka albo z... jeszcze jest taki Lime Crime. Teddy, czyli miś. Coś nie mogę sobie dziś poradzić z równym malowaniem. Przy tym kolorze potrzeba drugiej warstwy. Dobra, wybaczcie mi, że nie jest równo. To jest bardzo modny kolor. Tak jak pierwszy kolor, którego używałam, czyli dwójka, tak samo właśnie ta dziesiątka, to jest bardzo kolor bardzo na czasie. To nie jest kolor, w którym czuję się jakoś wybitnie super. Nie jest to do końca mój kolor, jeżeli chodzi o moją karnację, o moje makijaże, ale jest ładny. Nie mogę powiedzieć, że jest jakiś brzydki, że czuję się w nim bardzo źle, tak jak w tym poprzednim korektorowym. Ten jest naprawdę spoko, także jest ok. Nie wiem, czy będę go często nosić, ale nie jest to zły kolor. Uważam, że całkiem twarzowy. Brązy wróciły do łask i myślę, że jeszcze przez jakiś czas będziemy je oglądać. I ostatni kolor z całej kolekcji to jest 11, w sensie z tej, którą ja tutaj mam, Baby Doll. I wydaje się tak w opakowaniu, że będzie ok, że będzie też takim dziennym kolorem, ale zobaczymy. O nie! I znów potrzebujemy drugiej warstwy. Wiem, co powiecie. Pewnie powiecie, że jest ok. To jest znów kolor, w którym dobrze się nie czuję, ponieważ jest bardzo korektorowaty i bardzo mi przypomina tą pomadkę z Anastazji, chyba to był Milkshake, taką bardzo popularną, która właśnie mnie tak mega wymywała, także to nie jest mój kolor. Nie jest bardzo źle, tak jak tamta poprzednia była taka bardziej jeszcze nudziakowa, ta jest troszeczkę wpadająca w róż, nie jest bardzo źle, ale znów nie będzie to kolor, który będę nosić może do kogoś bardziej albo opalonego, albo do kogoś bardziej bladego, w zależności od tego, jaką kto ma stylówkę. Ok, kochani, to podsumowanie. Zdecydowanie polecam te nowe szminki płynne z NYXa. Moim zdaniem mają bardzo fajną, nudziakową kolorówkę. Jeżeli lubicie kolory właśnie w stylu nude, kolory jasne, kolory na czasie, czyli takie właśnie brązy, szarości i tak dalej, to będzie to kolekcja dla Was, zakochacie się w tej kolekcji. Bardzo mi się podobają te pomadki, jeżeli chodzi o formułę. Jest bardzo trwała, może nie jest taka, wiecie, w 100% trwała, nie wiem jak... Tak jak Jeffrey ma te pomadki, czy MAC, takie mega kredowe, to bardziej mi przypomina Lime Crime. Rzeczywiście będzie to bardzo dobry zamiennik Lime Crime, jeżeli czaicie się na pomadki Lime Crime, ale ciężko je zdobyć, no trzeba je zamawiać z zagranicy. Tutaj NYXa mamy już teraz na miejscu, możemy też zamówić u nas online. Na pewno cena jest o wiele, wiele niższa. Mam nadzieję, że te swatche Wam się przydały, że zwrócicie uwagę właśnie na tą nową kolekcję. Ja się zakochałam. Jedyne, co bym tu zmieniła, naprawdę jedyna rzecz, bo nie przeszkadza mi brak zapachu, brak smaku. To jest ok, nie muszę tutaj nic takiego wyraźnego czuć. Nie podoba mi się do końca opakowanie. Zmieniłabym jednak opakowanie, może rzeczywiście bym zrobiła troszeczkę bardziej wyrafinowane to opakowanie. Ale kolory jakby rekompensują całość i moim zdaniem naprawdę kolekcja warta uwagi. Dajcie mi znać, czy miałyście styczność. I to tyle. Jeżeli lubicie moje testy na żywo, testy pomadek, zostawcie mi kciuka do góry i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!